Z łaski Chrystusowej, bracia i siostry, przeczytamy z Księgi Izajasza, rozdział 37, od 36 wersetu. 36 werset, 37 rozdział z Księgi Izajasza. I wyszedł anioł Pana i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nieżywi, same trupy. Toteż Sencherib, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy, wrócił do swojej ziemi i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni Nisrocha, swojego boga, zabili go mieczem Adramelek i Sareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Władzę zaś królewską objął po nim jego syn Asarhadon. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana i rzekł: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem i doszło Izajasza słowo Pana tej treści: idź i powiedz Hiskiaszowi, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego ojca, słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, oto dodam do Twoich dni 15 lat. I wyrwę ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto, a taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł. Oto ja cofnę o 10 stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara, na których już zeszło. 21 werset teraz. A rzekł Izajasz: niech wezmą plaster figowy i przyłożą go na wrzód, aby wyzdrowiał. I rzekł Hiskiasz: jakiż jest znak, że znowuż będę mógł iść do domu Pana? W owym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, list i dary do Hiskiasza, słyszał bowiem, że był chory, ale wyzdrowiał. I uradował się z tego Hiskiasz i pokazał im swój skarbiec, srebro i złoto i wonności, i przednie olejki i cały swój arsenał i wszystko, co się znajdowało w jego skarbach. Nie było rzeczy w jego pałacu i w całym jego państwie, której by im nie pokazał. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i rzekł do niego: cóż powiedzieli ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Hiskiasz odpowiedział: z dalekiej ziemi przybyli do mnie z Babilonii. I rzekł: co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział: widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było rzeczy w moich skarbcach, której by im nie pokazał. Wtedy rzekł Izajasz do Hiskiasza: słuchaj słowa Pana zastępów, oto idą dni, w których wszystko, co jest w Twoim domu i co nagromadzili Twoi ojcowie, aż po dzień dzisiejszy zostanie zabrane do Babilonii i nie pozostanie nic, mówi Pan. A z Twoich synów, którzy wywodzić się będą od Ciebie, których Ty spłodzisz, wezmą, aby byli pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Na to rzekł Hiskiasz do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem: póki ja będę żył, będzie pokój i bezpieczeństwo. Amen. Hiskiasz, król izraelski od 25 roku jego życia, syn króla, który
czynił podstępne rzeczy wobec Pana, i z wynikiem czego poprowadził lud izraelski do bałwochwalstwa. Ale jednak jego syn Hiskiasz, jak miał 25 lat, wezwał Pana i położył swoją nadzieję do swego Boga i nie był podobny do Niego we wszystkich królów judzkich, ale i w później po nim też nie było takiego. Dlaczego? Bo Bóg nie robi niczego tak za darmo, ale wszystko jest zależne w naszym życiu od naszego serca i szczególnie od tego, jak jest blisko człowiek do Słowa Bożego i w obecności Boga. Bo przyłączył się do Pana, nie oddalał się od Pana, ale zachowywał przykazania Jego i w taki sposób Pan był z nim i powodziło mu się we wszystkim. I w dodatku zarządził nad wszystkimi wrogami izraelskimi. To był człowiek, którego pobłogosławił szczególnie Bóg, bo z odwrotnością do tego, co znał i przeżył w swoim domu rodzinnym, czyli oddalenie od Boga, bałwochwalstwo, brak bogobojności. Ten człowiek jednak od młodego wieku, jakie piękne miał serce, od młodego wieku zwrócił swój wzrok do Boga, umiłował Boga, przyłączył się do Boga, przybliżył się do Boga, położył swoją nadzieję w Bogu i całe swoje życie, w całym swoim życiu nie oddalił się od Boga. I Bóg był zawsze z nim. I jak Bóg jest razem z człowiekiem, pomimo że jest młodym jeszcze, ten młody człowiek budowany jest i wzrasta i rozkoszuje się, żyjąc w obecności Boga i w błogosławieństwie Bożym. Nie jest zależne więc błogosławieństwo Boże, postęp chrześcijanina od jego zdolności, od jego mocy i jego siły, ale jest zależne całkowicie i jedynie od związku jego z Bogiem. Związek nasz z Bogiem, jak jest przychylny Bogu, wtedy niezależnie od wieku, zdolności i możliwości, nasz związek z Bogiem wyznacza nasz postęp w tym tutaj życiu, szczególnie w duchownym życiu, ale nie tylko, bo wszystko w naszym życiu jest zależne od przychylności Boga. Wszystko, wszystko. Nawet do najmniejszego szczegółu. To oczywiście nie znaczy, że nie będziemy mieli problemów w naszym życiu, trudności w naszym życiu. Odwrotnie można powiedzieć, że w naszym życiu będą problemy, trudności i prób, i na próby będzie pozwalał Bóg. Bóg będzie dawał do naszego życia też pokusy, aby był wypróbowany człowiek, czy ustanie się nie tylko w okresie dobrobytu i błogosławieństwa razem z Panem, ale czy w okresie próby i w pokusie, czy ustanie się przy Panu, aby błogosławieństwo Boga była zawsze w sprawiedliwości, a nie ze względ na osobę. I w dodatku apostoł Paweł, aby zwrócić uwagę na to, co przyjdzie w naszym życiu, mówi, że jest potrzebą, aby w Kościele przyszły zgorszenia i sekty i pozwala na to Bóg też w Kościele i w rodzinie, i w osobistym naszym życiu pozwala Bóg na zgorszenia i na
rozłączenia, aby po to, aby były poka aby byli pokazani i doświadczeni. I w taki sposób Asyryjczycy, jedne państwo, które wtedy miał wzrost i wzmacniał się, i Bóg nazwał go rózga mojego gniewu, pobudził się i rozwalił, zniszczył pokolenia izraelskie z powodu ich przekroczeń i ich grzechów i dał do żyć do ziemi izraelskiej Asyryjczyków, którzy bali się Boga, bo Bóg świadczył poprzez sąd swoje imię, ale uwielbiali swoich bogów i ci ludzie byli Samarytanami, którzy mieszkali tam, dopóki aż przyszedł Chrystus, czyli bali się Boga, ale uwielbiali swoich bogów. I byli to różnej narodowości ludzie i resztka z Izraelitów. I po zagładzie Izraelitów król asyryjski zwrócił się przeciwko Hiskiaszowi. I Hiskiasz poprosił o pomoc od Boga i Bóg uczynił łaskę, bo obok Hiskiasza był Izajasz, prorok, jeden człowiek Boży i złączyli swoje modlitwy. I jest bardzo ważna ta rzecz, bracia i siostry, że król z władzą swoją od Boga jako król i prorok z władzą swoją jako prorok, też od Boga, złączyli swoje modlitwy i stał się cud w Słowie Bożym, gdzie wojnę tą nie uczynił Hiskiasz z Asyryjczykami, ale w jednej nocy, w nocy, w której miał być ostatni atak króla asyryjskiego, w ciągu jednej nocy Bóg wysłał jednego anioła i zabił 85 tysięcy mężów. Jedyny cud, który przyszedł od wierności Hiskiasza, ale jednocześnie od szczególnej jedności, którą miał Hiskiasz z Izajaszem, bo pomodlili się do Boga i Bóg zadziałał w cudowny sposób, w całkowity sposób, bezpośredni sposób. I to nasz Pan mówi jeszcze lepiej, że jak dwóch się zgodzą o jedną rzecz na ziemi i poproszą o to mojego Ojca Niebieskiego w imieniu moim, wtedy od razu, bez żadnego wyjątku, Pan odpowie i da, i w dodatku jeszcze lepiej, jeszcze chwalebniej od tego, co oni pomyśleli, poprosili i wzywali. I od tego momentu Hiskiasz stał się słynny też w Babilonii. Wszyscy przysyłali dary, czcili go, bo zrozumieli, że Bóg był z nim i zrozumieli, że coś wyjątkowego było w tym człowieku. Może nie wierzyli i może nie znali, co było, ale rozumieli, że coś innego było w tym człowieku i w tym ludzie. I dlatego czcili go, że Bóg w Starym Testamencie Bóg go pobłogosławił bardzo. I jest napisane, że Bóg mu dał wielki majątek Hiskiaszowi. Ale jednak to nie znaczy, że nie wejdzie w próbę Hiskiasz, bo przychylność Boga jest wywoływana poprzez przybliżenie się człowieka, ofiarowanie się człowieka dla Boga,
naturalnych rzeczach i w duchownych rzeczach, ale Bóg interesuje się nie tylko, aby miał człowiek Boże przychylność Boga, ale aby miał ciąg dalszy, dobry i jeszcze bardziej błogosławiony do końca jego życia. Bóg chce ciąg dalszy wzrost błogosławieństwa, czyli ciąg dalszy wzrost chwały Boga w życiu ludu Bożego i jego ludzi. I nie jest jeden trwałe życie chrześcijanina, żeby błogosławił, chwała Boga, jest wszystko dobrze, ale Bóg chce, aby była w ciągu dalszym, ale aby miała wzrost i to jest zależne od wzywania i ofiarowania człowieka Bożego co do związku z Bogiem i szczególnie uwagi człowieka do słów Bożych. I dlatego mówi Słowo Boże, jak syn króla babilońskiego, Merodach-Baladan, usłyszał o zagładzie Syryjczyków w cudowny sposób poprzez anioła i mając jako Babilończycy wroga swojego Asyryjczyków, wysłał posłańców do Hiskiasza, aby uradowali się, jak usłyszeli, że był chory, ale wyzdrowiał. Bo naprawdę Bóg go wypróbował też poprzez chorobę, groźną chorobą i w dodatku poinformował Hiskiasza, aby poinformował Hiskiasza, że ma, że umrze i Hiskiasz pomodlił się i Bóg go uzdrowił i uzdrowił go w cudowny sposób. Działania cudowne Boga nie zatrzymują się w życiu człowieka Bożego, który trwa blisko Boga. Ja bym mu pomógł i aby uwierzył, aby to uzdrowienie wykonało się w jego życiu, uczynił jeszcze jeden wielki cud, cofnął o 10 stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce na słonecznym zegarze. Czyli cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara. I widząc to, Hiskiasz uwierzył i Bóg to uzdrowił. I Bóg go uzdrowił. Bo poprzez wiarę wszystko bierzemy. I w taki sposób, słysząc wszystko to, cała ziemia jeszcze bardziej zdziwili się, że i w taki sposób posłańcy z Babilonii wysłali z darami i z listem do Hiskiasza. Po pierwsze, aby go przekonali i Hiskiasza, aby walczył razem z Babilończykami i po drugie, aby mu pogratulowali, że jeden tak ważny człowiek był razem z nimi, z Babilończykami. I mówi Słowo Boże, Bóg porzucił w tamtych godzinach jego, aby go wypróbował, aby poznał wszystko, co ma, co jest w jego sercu. I w taki sposób Hiskiasz znalazł się sam, bez łaski Bożej, bez pomocy Bożej i miał przejść przez tą próbę. Tak jak przeszedł przez tą chorobę, też był sam. I tak jak przeszedł, i tak jak zawsze znajdujemy się sami w okresie naszej próby. I odpowiedź jednak teraz Hiskiasza nie była ta, na którą oczekiwał Bóg. Jak Bóg go nawiedził, aby go uzdrowił, powiedział mu: usłyszałem Twoją modlitwę, zobaczyłem Twoje łzy i dlatego po pierwsze dodam do Twojego życia 15 lat.
Uradował się Hiskiasz, ale powiedział coś jeszcze, na co nie zwrócił w ogóle uwagi. I wyrwę ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonę to miasto. Dwie rzeczy powiedział mu. Pierwszą rzeczą była to, co chciał bardzo i usłyszał to z uwagą i rozkoszował się w tym, ale druga rzecz, którą powiedział mu Bóg, nie mogę powiedzieć, że zlekceważył to, ale nie zwrócił na to uwagi poważnie. Nie zwrócił uwagi poważnie na Słowo Boże, jak Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Z wynikiem czego, jak przyszli Babilończycy, prosząc go o współpracę, wtedy on powinien na samym początku, ten Hiskiasz, przypominając sobie obietnicę słowa proroczego od Boga, mógł powiedzieć, że nie jest mi potrzebna współpraca z nikim innym, tak jak mnie Bóg obronił przed Asyryjczykami, tak samo będzie mnie zachowywał. Nie jest mi potrzebna ludzka pomoc, ani ludzka współpraca. Nie jest mi potrzebna i w dodatku ludzie, którzy są z dala od woli Boga. I z jednej strony nie zwrócił uwagi na słowa, na słowa Boże i na prowadzenie Ducha Świętego, a po drugie, dlatego, bo uczcili go, uradował się Hiskiasz. I tutaj, bracia i siostry, jest dzisiaj to, co chcemy usłyszeć. Chce Bóg, abyśmy usłyszeli. Jaka jest przyczyna twojej radości? Wszystko idzie dobrze. Jaka jest przyczyna twojej radości? Uradował się szczególnie Hiskiasz. Ale ta radość nie była, która pochodziła od przychylności Bożej, ale była od czci, którą złożyli mu mocni przyjaciele i moce, Babilończycy. Z wynikiem czego zmienili zachowanie błogosławionego Hiskiasza wobec Boga. Uradował się Hiskiasz. Uradował się, bo uczcili go ludzie. Z wynikiem czego? Zamiast pokazywać przyczynę błogosławieństwa swojego, zamiast wychwalać tego, który dał mu wszystkie te dobre rzeczy, zaczął pokazywać im chwałę swoją i swój majątek. Zamiast pokazywać tego, którego uwielbił Hiskiasz, miał nadzieję w nim, modlił się do niego i rozkoszował się w błogosławieństwie Bożych, w błogosławieństwach Bożych, zamiast to zrobić, on pokazywał samego siebie i swój majątek. I tak jakby on był przyczyną jego wywyższenia i tak jakby był on przyczyną wielkiego jego majątku. I Bogu się to nie podobało. Zasmucił się Bóg. I smuci się Bóg, jak radujemy się, ale nie radością Pana. Jak chlubimy się, ale nie w Panu. Smuci się Bóg. I smuci się nie dla samego siebie, ale smuci się, bo on jest wierny w swoich słowach i zaprzeć samego siebie nie może. Smuci się, bo zostanie przerwane błogosławieństwo Boże dla jego sługi, błogosławionego sługi. Smuci się,
bo nie będzie mógł, pomimo że bardzo chce go pobłogosławić jeszcze bardziej, Hiskiasza. I zasmucił się Bóg. Smuci się, bo nie będzie mógł kontynuować z tym błogosławionym człowiekiem. Nie będzie mógł go błogosławić. I dlatego w Nowym Testamencie pokazuje nam Nowy Testament. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, z którym jesteście zapieczętowani. Nie dla Boga, ale dla samego siebie. I nawiedził go Hiskiasz. Zapytał się, co pokazałeś, co tam zrobiłeś. I objawił mu, kim są ci ludzie, dla których się uradował. Dlatego, bo dali mu dary. I to będą oni, którzy zniszczą Juda, Jeruzalem i świątynię. I wtedy mówi Słowo Boże, uniżył się Hiskiasz, dlatego, bo się wywyższyło jego serce. Zrozumiał, że przyczyną, poprzez którą uradował się dla czci Babileńczyków, było wywyższenie się jego serca. Zrozumiało jego serce, jak przyszedł gniew na Judę, na Jeruzalem i na niego. Pycha serca jego została stworzona poprzez cześć Babileńczyków. Zasmucił się Bóg, przyprowadził gniew, zatrzymana została przychylność Boga, ale Hiskiasz zrozumiał to. I jest bardzo ważne to, bracia i siostry. Zrozumiał to i uniżył się od razu. I nie tylko to, ale uniżyli się też mieszkańcy Jeruzalem. Z wynikiem czego? Gniew Boży nie przyszedł na nich. Nie przyszedł na Hiskiasza, na mieszkańców Jeruzalem, ale przyszedł w ciągu dalszym. I przyszedł w ciągu dalszym nie dlatego, że zrozumiał to Hiskiasz, czyli Bóg uczynił łaskę w ostatniej chwili i zachował Hiskiasza, utrzymując jego błogosławieństwo, jak on się uniżył, powrócił i ponownie przybliżył się do Boga. Jego śmierć była chwalebna i na pewno zwyciężył przychylność Boga w tym życiu, ale i w przyszłym życiu. Jedne więc życie, które zaczęło się z wielkim błogosławieństwem, bo jego serce było całkowicie zwrócone do Boga, w ciągu dalszym szedł z jeszcze większymi błogosławieństwami w okresie prób, które Bóg dawał dla Hiskiasza. Na koniec, poprzez wielkie błogosławieństwo, wywyższył się, ale chwała Bogu w ostatniej chwili zdążył, upamiętał się i powróciła przychylność Boga. Widzicie, bracia i siostry, nasze życie i nasza dusza znajduje się zawsze w niebezpieczeństwie. Przychylność Boga, która objawiana jest w nas, nie znaczy, że będzie utrzymana aż do końca. Będzie zatrzymana do końca, utrzymana do końca, jak zwracamy wielką uwagę na Słowo Boga, jak zachowujemy przykazania Boga poprzez Słowo Boże, jak zważamy na prorocze Słowo i na prowadzenie Ducha Świętego i szczególnie jak jesteśmy gotowi w naszych błędach, abyśmy się upamiętali i abyśmy wracali, trwając stali
z duchem uniżonym, sercem skruszonym, drżąc przed Słowem Bożym, stali w obecności Boga. Bo Bóg nie chce naszej kary, smuci się, jak zostanie przerwana przychylność Jego dla nas. Raduje się, jak powracamy do Niego, bo On wraca z większą i z błogosławieństwią przychylnością. I szczególnie w tych ostatecznych dniach nasza uwaga, nasza czujność, ale szczególnie nasza modlitwa powinna być chwalebna, z wielką opieką, abyśmy badali i abyśmy wypróbowywali wolę Boga, dobrą, miłą i doskonałą, ale abyśmy rozróżniali i abyśmy wypróbowywali samego siebie, gdzie się znajdujemy. Prośmy objawienie od Boga naszych słabości i naszych błędów, które wiele razy nie rozumiemy, bo nasze serce wzrasta, raduje się, zasmucając jednak Ducha Świętego. Jak Izajasz, wysłany od Boga, nie wytłumaczyłby Hiskiaszowi jego błędu, Hiskiasz by tego błędu nie zrozumiał, nie upamiętałby się, nie uniżyłby się i nie powróciłaby jego przychylność Boga dla niego. I dlatego jest potrzebne, bracia i siostry, aby Bóg nam objawiał Jego słowa, byśmy je zachowywali. Jezusa Chrystusa, aby nas uczył drogi, po której powinniśmy chodzić, iść. I głos Ducha Świętego, aby nas kontrolował i aby nas prowadził i aby nam objawiał samego siebie, ale i myśli Boże. Amen.